Wygrana walka dzięki myszy świętej. Bezdomny mężczyzna wsiadł do mojego samochodu i zaczęło się. Zrobiło się nerwowo i nieprzewidywalnie. To miała być prosta droga, a tymczasem od samego początku była walka. Wsiadł i właściwie kazał mi jechać w prawo, w całkiem innym kierunku niż miałam zamiar jechać. On miał swój plan. Zaczął się denerwować, chciał rządzić. Ja wiem, lepiej mówił podniesionym tonem. Mój kierunek był całkiem inny. Zresztą byliśmy umówieni, że on wsiada do samochodu ze mną, chce zmienić życie z Bogiem i ludźmi, a ponieważ nie ma innego transportu, to mój samochód i ja jako kierowca go zawiozę. Jak to często mówię, że jestem taksówkarzem. A tymczasem zaczęła się walka. Nie wszystko tutaj była prawdą. I wtedy dotarła do mnie myśl, przecież na początku każdego miesiąca odprawiana jest u Maryi Fatimskiej na Krzyptówkach Msza Święta w intencji przyprowadzania z miłością wielu ludzi do Boga w sakramentach Kościoła Katolickiego. A także każdego dnia rano odprawiana jest w niepokoranowie Msza Święta, aby Matka Boża z Głady Gwiazda Nowej Ewangelizacji Maryja wszechpośredniczka łask okryła mnie swoim płaszczem i tych, do których posyła mnie Jezus. Po tym przypomnieniu, a może napomnieniu z góry, wzięłam głęboki oddech i mówię: Jedziemy prosto. Tutaj jest nasza droga i nigdzie nie zbaczamy na boki. I od tej pory mężczyzna się uspokoił. Zdecydował się nawet na modlitwę różańcową, i wszystko dalej było zgodne z planem. Ta świadomość chodzenia w łasce ofiary Jezusa w czasie mszy świętej daje niezwykłe owoce. Kiedy to opowiadam jednej osobie o walce, jaką stoczyliśmy w samochodzie, ona mówi: Wiesz, rozumiem cię. Ostatnio jeden ksiądz mówił mi, że bywa, że ma kłopoty, żeby działać. Ale wtedy przypomina sobie, że tyle ludzi się za niego modli. Parafianie, margaretki, znajomi i zaraz z werwą zaczyna działać. Nie jest sam. Jest Bóg i jest Rzesza Wstawienników. I są zamówione msze święte. Czy zamawiasz msze święte w intencji ewangelizacji swojej, wybranych ludzi? Modlisz się za innych, czy tylko za siebie? Modlisz się o nawrócenie grzeszników? Ja tego dnia doświadczyłam mocy modlitwy mszy świętej. Wiem, co było i co się stało, kiedy stanęłam w wierze, mówiąc, przecież właśnie w tej intencji są msze święte. I od razu nastawienie bezdomnego się zmieniło. Owoce mszy świętej są nieskończone. Uwielbiam Cię Jezu za każdą mszę świętą, która jest nieustającą bezkrwawą ofiarą, w której Ty, Jezu Chryste, ofiarowujesz się Ojcu Swemu niebieskiemu przez ręce kapłana na ołtarzu pod postaciami chleba i wina.